Generalnie panowie, sytuacja jest taka, że mam drwalską koszulę, więc to ja jestem najlepszym drwalem. Nieprawda, goście, ja mam siekierę, więc ja jestem najlepszym drwalem. Co masz? Co masz? Chłopie! Chłopie! Ja mam siekierę, a raczej prawdziwy topór i to ja jestem najlepszym drwalem! No ale proszę was, ja mam dwie ręce, w każdą grę wygrywam, więc w tą też was ogram. A jeżeli mówimy już o grze, to witam was serdecznie, wpadłem gościnnie do chłopaków na odcinek, więc pozwólcie, że opowiem wam, o czym będzie. Dzisiaj zagramy w grę, która ma na YouTube ogromny hype'a. Ta gra nazywa się... Timberman. Dokładnie tak, jest to gra, w której trzeba ścinać drzewo i uważać na gałęzie, żeby nie dostać nimi w łeb. I to jest jedna z tych gier, które powodują totalny rage! Więc jako ekspert od rage'u cieszę się, że tu jestem. Mam nadzieję, że wy też. Co więcej, dzisiaj będziemy grali na kary i nagrody. Mamy tutaj taką specjalną butelkę z różnymi karami. Gdzieś mieliśmy jeszcze, o, właśnie, karty z karami. Więc zawsze w grze można zająć pierwsze, drugie albo trzecie miejsce. Trzecie miejsce oczywiście będzie karane. Środkowe miejsce będzie neutralne i nie dzieje się nic. Natomiast pierwsze miejsce za każdy wygrany meczyk zgarnia dwie dyszki. A tych meczyków zagramy dużo, bo gra jest dynamiczna. Więc dzisiaj, co prawda małymi kwotami, ale można aż się będzie nachapać dość sporo pieniążków. Nie rozrzucaj kart z karami, przemoj, nie chowaj tych, co ci się nie podobają. Natomiast jeżeli podoba wam się taki pomysł na odcinek, to strzelcie tu jak najwięcej łapek w górę, strzelcie sobie suba. Co się dzieje, jak oni strzelą suba? Żeby dostać się naszego Hall of Fame, czyli najnowszych subskrybentów, albo... Hall of Legends, czyli osób, które są już z nami jakiś czas. Będzie? Będzie. Będzie, ale wiecie jeszcze, na tanie gry to zapraszamy was na g2a.com, a teraz... Oni tak tam ceny robią! Zaczynamy! Zaczynamy! Ej, wiecie jaka jest moja ulubiona kara z tego koła? No. Już wam powiem. Zatańcz tytuł filmu. Ja chciałbym widzieć, jak Przemo tańczy, bo jaki byś mu dał tytuł filmu? Disco robaczki. Disco robaczki, o Jezu! To już wie... jak Przemo? Ja liczę, że on dzisiaj dostanie tą karę. Dobra, lecimy. Dobra, generalnie jak widzicie w gierce mamy trzy różne tryby. Classic, Hero oraz Race. No i we wszystkie trzy sobie zagramy. Mniej więcej wymyśliliśmy sobie jakieś zasady, a jak pójdzie nam szybko, to może któryś z trybów nawet powtórzymy. Wtedy będzie więcej kar albo więcej nagród. I zaczynamy od... klasycznego. No to go, dawajcie klasyczny. Na szybko zamieniliśmy się z rybą miejscami, żebyśmy siedzieli tak, jak będziemy grali. Dobra, unikamy gałązek. To jest bardzo trudne i generalnie ja miałem duży problem, jak próbowałem grać w tą grę. No i właśnie! Uwaliłem. Rip. No nie. Łatwo. Pierwsze dla mnie. Tak przynajmniej nie jest. Ale to jest do trzech pucharków, trzeba zdobyć trzy pucharki. Wiadomo, wiadomo. Ryba, poopowiadaj coś dla widza o grze, o co tutaj chodzi? Dobrze, tutaj musisz wciąć gałęzie. No. Uważaj, żeby ci nie spadły na głowę. Bo jak ci spadnie na głowę, to umrzesz. Ej, czemu? Bo czas ci się skończy. No nie, i ryba ma dwa pucharki! On nas może rozwalić, Przemo. O kurde, kto by się spodziewał? Ale ja z Przemo jesteśmy na remisie chyba. No macie 0 punktów, gratuluję. Dobra, dobra. Czemu ja gram gałką, a nie krzyżakiem? Nie. Przepraszam, że nic nie mówię, ale ta gra wymaga skupienia i strasznie tiltuje. Co tam, ryba? Nie, trudziłem! Wygrałem! O nie, o nie, o nie! Dobra, ja teraz krzyżakiem gram zamiast gałką. Krzyżakiem mi się jakoś lepiej klika. Nie dziwię się. I ogólnie tam u góry macie taki timer, nie? Jak za wolno bijecie i ten timer wam spadnie do zera, to też padacie. Ja właśnie padłem w ten sposób wcześniej. Jeżeli ktoś nie ogarnia Timbermana, to jeszcze tłumaczę. W ogóle ta gra podobno była na komórki wcześniej. My sobie tak teraz na PC-cie gramy. Ja pamiętam, jak była, grałem w nią na telefon. No, dlatego jesteś taki dobry. Ryba grał we wszystkie gry świata i dlatego jest takim kozakiem w niej. I później nas kopie na odcinkach. No, ja lubię gry, widzowie, ja lubię gry. Ryba to ale kupuje chodzi... grę, gra 3 godziny i kupuje i kolejną grę. Nie! Kurde! Tak. No i co? No. No czyli kto nie. Karę robi? Kto karę robi? Przemo, ewidentnie. No nie, jestem drugi. Dobra, no mam karę. Widzicie, no więc tak. Mój gnom ma bice. Ryba skasował pierwsze dwie dyszki. Przemo się uchował przed karą, a ja mam do wyboru butla albo karty. To może, żeby było ciekawiej, butla, tylko nagrajmy sobie to telefonem, żebyście widzieli dokładnie, jaka kara mi wypadnie. Uwaga, widzowie, POV butla. I z doświadczenia powiem wam, że to chwilę się kręci. Przyspieszmy tempo. Końcówa, i co to będzie? Jakiego koloru pole? O, chyba z tej strony coś. Chyba jednak jakoś. Nie, jeju, to się kręci naprawdę długo. O, jest. Czekajcie, żółte będzie, no żółte. Tam gdzie się zatrzyma, nie, to się dalej kręci. Zielone? I to do jest. You dare, czyli wyzwanie. No. Wyzwanie. Musicie jakieś wyzwanie mi dać. No. Zjedz trzy fasolki. Nie mogę jeść słodyczy.
Za tym fasolki to jest nuda, robicie to co odcinek, wymyślcie coś ciekawego. Dobra. Łyżka sosu. Nie wiem, zrób trzy pompki na rękach. Dobre. Tak, serio? Tak. Łatwo. Dobra, to bierz telefon i chodź za mną. Oskamował Przemona. Easy money. I uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ale nie śpiewa Przemon. Właśnie. Pięć. A co mam śpiewać? We are in the yellow submarine. Tak. We are living in yellow submarine. Dobra, nie, bo mi się już ręce zmęczyły. Teraz się liczy. Gituba, Norbi. Bardzo ładnie. Patrzcie, nową postać mamy! Uuu, Eskimos! W ogóle to jest strasznie dużo różnych awatarków. Nie, teraz Hero przejmą. Tokenowe, no Hero, tryb Hero! Tak, lecimy po kolei, każdy z nas gra po razie tryb Hero. Chodzi tam o to, by ściąć drzewka i uratować ptaszki, ale tam się da grać tylko na jedną osobę, więc wygrywa ten, kto zajdzie najdalej. Uwaga, każdy z nas ma po życiu. Najpierw Przemo. I lecisz, Przemo. Pal się, Przemku! Dawaj, Przemo, dasz radę. 27. Ty, ale patrz, mu tam czas na czerwono. Chociaż nie, no ma połowę czasu. Nie, jest okej, mam połowę. Tutaj jest maksymalnie 200, nie? W sensie do 200 to jest limit. 258. Faktycznie 258. W najgorszym razie zrobimy dogrywkę, nie? Tak. Jakby ktoś doleciał do ptaszków na stówę. Przemo, czas cię goni, ale stówę już dobił. Skubaniutki. Nie dotrze do ptaszków już. Myślisz? No, już. Psycha sit down. Już. Czuję te płomienie na ogonie. Czuję. Będzie go palić jak po ostrym sosie. Ja bym 144 nabił. 144 to jest dobrze. Bez spoko. To jest całkiem nieźle, no. Oficjalny wynik Przemka 144. Jaki chyba będzie całkiem mój? Nieźle. Zarąbiście. A czemu to masz 172 tylko? To losuje. Myślisz, że dolecę do samej góry? Nie, chyba nie. Norbi jest słaby akurat w tą gierkę. Raz w życiu nie jest całkiem niezły. 144 miał Przemka. Teraz idzie szybko, Norbi. No, Norbi. Ale ta szybkość go zgubi. Dostanie zaraz kijem w łeb. No, nie dostanę. Norbi, dostaniesz. Buuu. Nawet takiego potężnego, chłopie, orka z sześciopakiem, co rękami pienie, chłopie, rozwala, to zaraz dojedzie gałąź. No, musi. Przemo, patrz jak tam. O, musi, bo przegra. Przemo! Oj, Przemo, przegra. Ja idę po pierwsze, zaraz ja tutaj zgarnę dwie dyszki. Nie dość, że nie będzie kary, to jeszcze będzie... Max! Będę tak zaraz rozrywał guziki. No ale ryba ma max 268. No i co, i tak tam nie dojdzie. No to wie, kto wie. Przemo, trudniej. RNG jest po mojej stronie, Przemo. No niestety nie po mojej, jak zwykle, bo nie. No ale i tak nawet jakbyś miał ile? No jakbyś miał tyle, co ja, też byś nie doszedł do końca. No tak. Bo ja miałem więcej. Czyli ty miałeś najłatwiej. Nie ruszam cię, to ty się na mnie pchasz. Ja się muszę skupić. Pan się na mnie pchnął pierwszy. Nie ruszaj mnie. Ale to Przemo mnie rusza. We are living in yellow submarine. In yellow submarine. Okej, już się mogę wywalić, już jestem happy. Ej, patrz, on ma końcówkę czasu, to i tak ze mną nie wygra. No. I popatrz, RNG tutaj nie ma znaczenia, bo i tak miałem więcej na końcówie. No. Niewiele, ale więcej. No to co, Przemo? Kręcę. A dwie dyszki dla mnie. To były nasze jedne dwie dyszki, jakie mieliśmy na planie, rozliczymy się tam na końcu, a dla mnie plus 20 na naszym kasowym liczniku. Kręcisz czy karty może? Co chcesz sobie ten... Kto gra w karty, ma łeb obdarty. A kto gra w butle, ten na niej się... nieważne. Trzeba mieć łeb obdarty. Uwaga, ryba karty tasuje, Przemo wybiera jedną z nich, a potem żałuje. Co dajemy na początku? Nie, dawaj szybko. Dobra, i Przemoc, wiesz, wybieraj. Chcę, wiesz. No wybieraj! Nie, to nie bierz tej, widziałem ją, nie bierz jej. No dobra, i pokaż co masz. Banz your forehead! Uwaga, prosimy o metalową muzykę, Przemo! Mocniej! Teraz dookoła! Rób kręcioła, jakbyś był na metalowym koncercie, musisz krzyczeć, O Jezu, Przemo, to chyba jakiś satanysta. Już koniec. Kręcić się w głowie? No. Zaliczamy. Twój Przemo pijany. Zaliczamy. To akurat był łatwy challenge, ale następny może być trudniejszy. Gorące krzesła, panowie. Znowu roszada, widzowie, bo ta gra jest dziwna. A, tak by the way, jakbyście chcieli, to do Timbermana na G2U wam wrzucamy linka. Chcieli sobie, do dwie wersje wam różne wrzucamy, więc można sobie zobaczyć, czy jest cena git. I sobie kupić, bo pewnie jest git. Myślę, ryba, że musisz sobie nasmarować ręce. O nie! Czemu znożowałeś? Chciałem cię strolować, kręcę! Chciałem powiedzieć...
będzie, że musisz teraz parować ręce przed grą. Dobra, cudownie. Nie, gdzie teraz będzie z poślizgiem. To do rąk, nie można na twarz. Dokładnie, krem do rąk na twarz, chciałeś go zabić? No. Może jeszcze apa plus dzień bierzesz, stary. Tak? Nie, spoko. Wypiorę ci, w rękach ci upierę. Wetrę sobie. Bef? To jest do rąk, nie do spodni. Dobra, nieważne, chciałem przytrolować, a wyszło jak zwykle. Postacie wybrane i tutaj jest o tyle fajniej, że będziecie widzieli trzy perspektywy naraz. Tutaj się nie da skłuć, może tak powiem. Bo jak się skłujesz, to po prostu cię stunuje, czyli jesteś... Co jest? Co jest, ryba? To ty. To ty. To ja? To jesteś zatrzymany na chwilę po prostu. O nie. Co jest? No właśnie tak jak mówiłem, jesteś zatrzymany na chwilę, śmiesznie się zaplotło w kontekst. Kurczę! Więc generalnie to jest wyścig, więc musimy dobić do określonego numerka i kto pierwszy dobije, ten wygrywa. No. Ej, ja w to mamy... jestem coraz lepszy. Ej, o co chodzi z tym, że mam Y dać? Wow! Nice. Co? Nie wiem, co ja zrobiłem, ale miałem jakiś bonus. O, właśnie mnie zestunowało. Zbliżenie? Widzicie? I teraz już jestem odstunowany. No. Ej, czy ja wygrywam, czy mi się wydaje, bo nie patrzę na wynik, ale jesteśmy wydaje mi się, że tak. Jesteśmy na równi? Tak. O nie! Najlepiej jak się trafi taki długi pas, że można sobie, wiesz... Dobrze, bijać... boost znowu mam! A skąd ty masz tego boosta? Skąd to się bierze? Jak bijesz. Wiesz, jak bijesz szybko, tak się ładuje boost. O, ja też mam. Pa, jak nawalam! Czemo też ma, używaj. Czemo, używaj. Kurde, ej, to jest do 300? Serio? Trochę długo to ustawiłeś. Tak? O nie, ja ustawiłem. O nie, to trzeba być teraz drugim, żeby się wyratować. Ryba ma dwie dyszki zapewnione, także plus 20 do jego portfela. Oj! Przemon! Jest! Tasujcie. Ryba tasuje, ja kameruję, a Przemo karuje. Widzicie ręce w kremie? Spodnie gdzieś tutaj. Nie, nie. Tu, nie. O, tutaj. Krzesło moje w kremie. Moje też są w kremie. Zbliżenie na dziurki od nosa ryby, bardzo ładne. I pokaż Przemo. Uuu, 10 przysiadów, to dawaj tutaj, będzie widać. Ale to muszą być pełne takie, ładne skłoty słowiańskie. Siekierą na plecach. W Ringficie dużo robię przysiadów. Ty z siekierą na plecach, dawaj, jesteś drwalem podobno kozackim. I co, tak? Dawaj Przemo. No, może być, dawaj. Ale pełny przysiad drwalski. Dobrze. Niżej. Dobrze, Przemo. 3. Dawaj. 4. Dawaj. 5, niżej. Dawaj. 6. Ładnie. 7, 8, 9, 10, brawo Przemo! Brawo, brawo, i gramy jeszcze dwa versusy i jeszcze będą dwie kary i to będzie cudowne. Czy się musimy zamienić? Nie musimy. Nie musimy? Musimy? Tak. Znowu? Jezu! Gorące krzesła. Ej, teraz gramy na butle, bo kart już było za dużo. Teraz na butle. Na butle. A tu jest zatańcz tytuł filmu. Jezu, jak ja chcę zobaczyć, jak Przemo tańczy tytuł filmu. Dobra, lecimy! Jazda! Przemon! Bo mi się palec pościsnął. Ej, ale czekaj, czemu to jest klasik, czy co? To jest klasik. A mieliśmy rejs zagrać, no dobra. Nie, no. To mieliśmy. Tak. O nie! Łatwo! A to nie, rejsa mieliśmy. Dobra, nie, to zagramy to i to, zagramy to i to. Mieliśmy grać rejsa. Zagrajmy to i to! I... Przemo! jakie skupienie tutaj wjechało, nie? Kacper będzie musiał... Nie! Ej, jestem to coraz lepszy. Widzicie, bo to nie jest tak, że ja muszę grać po prostu dużo w grę. Ja potrzebuję chwili, ja zaraz jestem kozakiem. Tak, tak było, serio. I wcale nie brakuje na pokaz. Jejku, Przemo, jakie... Ej, najlepsze jest to, że jak testowaliśmy tą grę przed nagraniem, czy wszystko działa, to byłem tak do... A teraz wygrywam z rybą, który był najlepszy. Przewrotny los. Dajesz, ryba. Ryba, ryba. Oj, było gorąco, widzowie. Ryba, ryba, ryba. O nie! Dobrze. Dobra, no, ja zmieniam. Już nie ten, już nie przegrałem, więc wydupcony. Na pełnej grać. Dobra, ja sobie opatentowałem nowy system z padem. To prawie wszystkim się różni. Nie! Nie! Teraz nie mogę przegrać z Przemem, no! O, Przemo, dawaj, jedziesz! Ty, Norbi, poddaj się. Nie poddawaj się. Wygrałem. Kto? Nie, to się robi gorące, panowie! Ja... O nie! O, tak. Ktoś ze mną wyrówna wynik, a już miałem... Byłem pewny, że wygram. Napinałem się, czemu... Zawsze jak się napnę, to przegram. Tak! Tak!
Tak! Dobra, dobra, to jest pojedynego wszystko. I ja i ryba możemy zakończyć tą grę w tym momencie. Albo Przemo może wyrównać, jeżeli obaj skopiemy. Tu nie ma miejsca na błędy już, widzowie. Nie, tu jest spocenie. Level 1000. Powiem tak. Teraz mam bardziej mokre ręce niż wtedy, kiedy je nakremowałem. Dobrze, Przemo już padł. Dobra, teraz pojedynek o dwie dyszki w zasadzie. Tak, bo który z nas już... Dawajcie, chłopaki. No. Czemu jak nam kibicuje? Tak! Tak! Co było? O ile się nie mylę, to łącznie 6 dyszek na koncie ryby, 2 na moim, a na Przemka trzecia kara z rzędu. Kręć pan butlom. Jedziesz, to się kameruje. I uwaga. To będzie się kręcić tak mniej więcej 250 lat. Przyspieszmy to. Na filmy, na film. Proszę, proszę, tak, proszę, tak, proszę, tak. Proszę! Nie wracaj! Nie, ale to jest... Oszustwo. Ej, ale wcześniej czekajcie, jak się zatrzyma w tym samym miejscu... Co ty robisz, Przemo? Dance movie! Chcesz zatańczyć film? No. Jesteś pewny? No. To ja chcę, żebyś zatańczył. Przemo zrobił dla nas karę, którą wybraliśmy. I skorowaczki zatańczył. Nie. Tak. Nie. Nie. Ja ci powiem, a ty będziesz musiał zgadnąć. Nie, słuchaj, zatkaj uszy. Dobra. Dawaj! Widzowie, wy też będziecie musieli zgadnąć, bo to jest niespodzianka. Uwaga, Przemo tańczy film. Szrek! Skąd wiedział? Już zgadłem, Przemo, za późno. I wtem Przemo szepnął mi do ucha. To moje bagno. A potem co się działo? No to nie mów. No. Potem lepiej nie mówmy na odcinku. Dobra, ostatnia gra. Szrek. Pięknie, można powiedzieć, że odtańczony. Tak, tak. Albo przynajmniej odegrany. Dobra. Jadę sobie tutaj z oponami. Cneję szybko niczym tsunami. Nieźle ryba, nieźle. Ryba na wolno. Tak. Macham siekierą hopę niczym językiem. Macham siekierą jak śmigłem. O Boże, chyba ludziom zbrzydłem. O nie, zastunowałem się. A, dopiero? Ja już 3 lata. Przemo, a wiesz co jest najlepsze, że to Przemo mi po prostu psycha siada, bo póki wygrywa, to gra dobrze, nie? Wiesz co jest najlepsze, że ty zapomniałeś, że boost możesz klikać. O nie! No to klikłem. Następnym razem ci nie powiem i sobie nie klikniesz. O nie! Przemo mnie goni! O nie i znowu się wywaliłem z tuna! Przemo, co tam u ciebie? A, pełne spocenie! I to będzie już do 100, znaczy do 300 na buście, a jednak nie. Co? Przemo, to tak stanę przy stanie. Przemo ma pusta. Życie. To jest pierwszy, ja czy Przemo? Nie powiem. Musicie walczyć. Buścik! Ha! Nie! Pust nie uratował! Przemo! Boost! Stary boost! W ostatnim momencie, Braka, w ostatniej konkurencji jednego odcinka. Jednego naciśnięcia! Jednego! Reakcja przemaliwe. Przemo! Jedziesz! Patrzcie, tutaj mamy jeszcze takie kary jak Rap and Embracing Sick. Zarapuj zawstydzony sekret. Zamimuj piosenkę. I... co to będzie? Ja się czuję jak gruszka, że tak kręcę tym telefonem. Będzie sekret. Nie. Sekret. Nie, mime a song. Musisz mimować piosenkę. Mimowałeś film? Ej, to czekaj, to zróbmy tak może, że my musimy zgadnąć. Okej, dobra, zróbmy tak, że musimy zgadnąć. Dajmy sekundę, niech Przemo się zastanowi, jaką piosenkę chce nam pokazać w piosenkowych kalamburach. Tylko Przemo nie K-pop, bo nigdy nie zgadniemy. Patrz na Przema, jaki załamany. To jest człowiek, który dzisiaj dostał tyle kar, co w ciągu ostatniego miesiąca nie dostał. Przema jest po prostu kolekcjonerem. Zbiera kary. Wyrafinowanym. Dobra, uwaga widzowie, Przemo wymyślił i pokazuje piosenkę. Jak to szło? Jak to szło? Hot 16 Challenge Norbiego. Piosenka... No nie zgaduj, powinieneś się pokazywać. Dobra, to opening będzie jakiś opening z Dragon Ball, ale jak on się nazywał, albo który? No to. Musisz zanucić, ja nie znam Dragon Balla. No. Ja też nie. Dragon Ball opening 1. To nie było takie. 2. Też nie było. Xenoverse, nie wiem, Z.
Dragon Ball Z, Z, Z. Dobrze. Ha! Zgadywanko mam i odcinek mam nadzieję, że podobał się wam, bo ja się bawiłem szampańsko. Ja też, fajnie się w to grało, fajnie. I jak wam się spodoba, to może zrobimy kiedyś kolejny z Timbermana. Tymczasem ja uciekam gdzieś sobie poćwiczyć, a chłopaków zostawiam razem z wami na kanale. Subujcie ich, oglądajcie ich, jak się podobało, strzelcie łapy w górę. Ryba 8 dych, ja 2 dychy, a Przemo to w ogóle szkoda gadać. No tak, jak zwykle. Wynocha. Ja przejmuję ten kanał i teraz zawsze będę wygrywał sam ze sobą. Ale to wtedy nie będziesz wygrywał. Będę.